Jesteśmy w Podpiewkach, w miejscu, w którym stoimy, niedługo powstanie rondo. Od tego ronda zostanie wyremontowana droga w kierunku Nojewa. Natomiast to rondo również będzie początkiem przyszłej obwodnicy Pniew. Pierwsze prace geologiczne rozpoczną się jeszcze w tym roku. Nad obwodnicą Pniew powstanie też wiadukt do Zamorza. Te wszystkie inwestycje są możliwe dzięki wieloletniej, bardzo dobrej współpracy z zarządami województwa, powiatu, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych, autostrad. To konsekwentne budowanie pozytywnych relacji z tymi jednostkami daje w przyszłości efekty. Jednym z największych wyzwań dla naszej gminy są inwestycje w infrastrukturę drogową. Po przebudowaniu głównych dróg w mieście, ulicę Polną, Międzychodzką, Wspólną, po przebudowaniu drogi w Chełmnie, czas teraz na Lubocześnicę. Inwestycja za ponad 10 milionów złotych poprawi jakość życia mieszkańców i mamy zamiar kontynuować to w następnych latach. Budynek wizytówka Pniew, dawna wizytówka i miejsce, które kiedyś służyło rozwojowi Pniew. Dzisiaj jego stan jest taki, jak widzimy, ale mamy już projekt, mamy pozwolenie na budowę, zgodę konserwatora i możemy przebudować ten budynek tak, żeby przywrócić jego dawną funkcję, żeby służył mieszkańcom, ale też ludziom, którzy przyjeżdżają do Pniew, czy to w interesach, czy to w celach turystycznych, żeby mogli tutaj zamieszkać, odpocząć,